Pamiętacie ostatni ranking dotyczący myszek do 100 zł? Myślę, że jedną myszkę spokojnie można tam dorzucić. Oto Silver Monkey X Langur, a tutaj mamy Silver Monkey X Howler. Dwie myszki, 99 zł, no i 149 z groszami. Co potrafią i gdzie szukać ewentualnych cięć? Zapraszam do oglądania. Oto Langur i Howler. Dwie konstrukcje w zasadzie bliźniacze, a różnica banalna. Langur to myszka przewodowa, stąd w niższej cenie, a Howler bezprzewodowa, kosztująca więcej, no i przy okazji trochę więcej ważąca ze względu na akumulator. Oba urządzenia przychodzą do nas w takich czarnych pudełkach i raczej wybitnej zawartości się tutaj nie spodziewajcie. Jest papierologia, poza tym same produkty. No i finalnie mówiąc o wersji bezprzewodowej, jest odbiornik 2,4, a przewód jest odpinany. Jakżeby inaczej. Generalnie jest jedna rzecz, którą chętnie bym tutaj zobaczył, mianowicie jakieś dodatkowe grip tape. Konstrukcja ogólna myszek w obu wypadkach jest taka sama. Ten sam kształt, te same obłości, te same materiały od góry do dołu. Jeżeli w waszej głowie pojawia się w tym momencie jakieś skojarzenie dotyczące Howlera czy Langura, no to podpowiadam, oto ROG Gladius, jedna z moich ulubionych myszek, chociaż przy bliższych oględzinach okazuje się, że owszem, inspiracja gdzieś tam na pewno była, ale całość definitywnie nie jest taka sama. Pierwotne podobieństwa przy bezpośrednim porównaniu są jednak błyskawicznie wytracane. Przycisk nad rolką to ta cecha, która momentalnie sugeruje, skąd czerpano inspirację, ale jak już się przypatrzymy na kształty dokładniej, to srebrne małpki są niższe, są węższe. Owszem, nadal wpisują się poniekąd w ten sam chwyt, ale trafiają w trochę bardziej wszechstronny zakres zarówno rąk, jak i odbiorców. Wróćmy jednak do wykonania. Tworzywo wszędzie, tworzywo w kolorystyce czarnej matowej, mówiąc zarówno o górze, bokach, jak i spodzie. Delikatny połysk widnieje tylko na klikach bocznych, no i w oczy rzuca się mleczny segment na tyle. Wiadomo, służy on do podświetlenia. Sposowanie dobre, nie zauważyłem trzasków, skrzypnięć, no chyba że przy mocniejszym naciśnięciu od spodu. Wtedy myszka rzeczywiście odezwać się lubi. Sprawa do odnotowania, otwory. Jest ich dużo, cała góra jest nimi obsiana i zachodzą one aż na przyciski główne. Oznacza to, że przy dłoniach mniejszych, krótszych lub wykorzystujący fingertipa prawdopodobnie znajdą się one pod opuszkami palców, ale o chwytach pogadamy trochę później, chociaż teraz zaczepiając też o chwytanie, stabilizacja. Tej po prostu tutaj trochę brakuje. Zarówno lewy, jak i prawy panel boczny są gładkie. I gdyby pojawiła się tutaj marginalna tekstura, bądź ten wspomniany grip tape pojawiłby się w zestawie, no to myślę, że każdy użytkownik byłby bardzo zadowolony. Przewód ogólnie jest elastyczny, przyzwoity w tym przedziale cenowym. Naturalnie w Howlerze jest on odpinany, zakończony USB typu C pod ładowanie. Finalnie jednak i tak dłuższy czas będziemy korzystać z odbiornika 2,4. Na spodzie standard, w Langurze przycisk do zmiany raportowania, w Howlerze przycisk do podświetlenia plus wyłącznik, no i finalnie mamy też trzy ślizgacze, dwa na krańcach, no i jeden dookoła sensora. Czy ślizgacze robią jakieś piorunujące wrażenie? Definitywnie wymagają kilkunastogodzinnego rozstarcia, aby nabrać swojej pełnej gładkości. Nie obraziłbym się natomiast, gdyby finalnie w obu myszkach pojawiło się po prostu czyste, bielutkie PTFE, lepiej współgrające z wagą. No bo właśnie, masa. Myszki należą do kategorii lekkich i rzeczywiście lekkie są. Langur to 53 gramy, u mnie na wadze wyszło 52, z kolei Howler 68, no i idealnie te 68 gramów u mnie zostało wskazane. Wiadomo, jest to myszka cięższa ze względu na obecny tutaj akumulator. No i pewnie zapytacie, ile taki akumulator wytrzyma. Producent wspomina o 30 godzinach, a deklaracja tyczy się braku RGB. Z uruchomionym podświetleniem zjazd obejmuje plus minus 5-6 godzin. Pewnie byłoby więcej, gdyby nie sprytne rozwiązanie. Mianowicie myszka całkiem skrupulatnie zarządza samym podświetleniem. Pomijam już tryb uśpienia, natomiast ona ogólnie błyszczy tylko w spoczynku, a podczas ruchu, kiedy trzymamy rękę na urządzeniu, no to podświetlenie sobie gaśnie. W końcu i tak jest przykryte ręką, więc nie ma większego sensu, aby to RGB przesadnie eksponować, no i dzięki temu jesteśmy w stanie rzeczywiście zaoszczędzić trochę czasu na baterii. No i to jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy skupić się na wnętrznościach, nie sądzicie? Więc w Langurze mamy Pixarda 3327 o rozpiętości do 12400 dpi, z kolei w Howlerze jest to 3325 o rozpiętości do 10000. Patrząc na switche, pink doty od Huano zarówno pod lewym, jak i prawym przyciskiem, encoder F-switch, a cała reszta pozostaje delikatnie nieznana. Są to jakieś tańsze przełączniki chińskie, które brzmią następująco, bo w tym momencie będziecie mogli ich posłuchać.
Zacznijmy może od tego, że główne ping doty, mimo żywotności, która wydaje się być stosunkowo niska, czyli około 10 milionów, są switchami bardzo przyjemnymi jak na ten budżet. Umiarkowana sprężystość, dobry feedback, w zakresie obu myszek można natomiast wskazać minimalny pretrawel i praktycznie nieobecny posttrawel. Nie jest to zatem klik bardzo sztywny, ale nadal w granicach satysfakcji. Rollcam, F-switch to przeważnie odczucia pozytywne i tutaj też bym je tak ocenił. Nawet przy szybszej rotacji ten delikatny guzek na każdym progu jest wyczuwalny. I pozostając jeszcze przy rolce, być może zauważyliście fakt, że sam klik nieznajomego switcha, który znajduje się tuż pod nią, pozostaje nad wyraz głośny. Na boku sprężyście, bardziej w kierunku miękkości po przełamaniu. Szkoda jednak, że po prostu po rozebraniu myszek mam świadomość cięć na tych dodatkowych przełącznikach. Ale przykładowo nie ma już cięć na aplikacji, ponieważ te są obecne, chociaż muszę przyznać, że spodziewałem się delikatnie większej spójności. Oczywiście to nie odbiera funkcji ani jednej, ani drugiej apce, ale warto byłoby popracować nad pewnym ujednoliceniem. Rzecz jasna, w każdej apce znajdziecie takie funkcje jak zmiana DPI, profile, ustawienie makry, czy działanie kursora, klików lub odświeżanie. Dopiszecie też akcje do przycisków bocznych czy głównych. Nie ma regulacji loading, naturalnie ze względu na konkretne sensory. DPI wygląda natomiast tak, że na Langurze przy testach interpolacji nie doświadczyłem problemów nawet powyżej 10 tysięcy. Z kolei Howler po wybraniu progu powyżej 6 tysięcy z automatu interpolację narzuca, więc miejcie to w głowie. Jednocześnie na Langurze, czyli myszce przewodowej, zerwanie następuje na poziomie jednej płyty, czyli okolice 1 mm. Howler z kolei potrzebuje dwóch płyt, aby ten sygnał zerwać. Z perspektywy shooterowej gry na niskiej czułości tańszy Langur wypada zatem znacznie bardziej optymalnie. Na przykład Quake, czy dla części z Was CS, będzie na nim prezentował się lepiej. No i w końcu zapytacie, jak to działa? A ja Wam powiem w ten sposób. Działa dobrze, o ile wykorzystacie odpowiedni chwyt. Tak jak wspomniałem na początku, niezależnie od wielkości dłoni, bo moja ma 19 na 10 cm, zarówno Langur, jak i Howler nie są myszkami fingertipowymi. To zdecydowanie. Są to natomiast urządzenia dobrze leżące w Lazy Claw, palmie lub też po prostu w Claw Gripie przy większej dłoni. Śmiem nawet twierdzić, że wygoda ze względu na węższy korpus będzie znacznie większa niż we wspomnianym Gladiusie. Podobnie przez wzgląd na wysokość lewego i prawego przycisku myszy, tutaj one są osadzone trochę niżej. Więc w ogólnym rozrachunku, owszem, myszki są wygodne, chociaż nadal nadmiennie moim zdaniem faktury na bocznych krawędziach brakuje i gdyby pojawił się w zestawie jakiś grip tape, naprawdę za grosze byłbym bardzo zadowolony. Precyzja jak na ten budżet ogólnie bez zarzutu, szczególnie gdy dołożymy 2,4 w Howlerze, które nie ma żadnych zerwań, natomiast z perspektywy właśnie rozgrywki shooterowej wciąż sugerowałbym sięganie po Langura, który ma niższe loading, no ale część z Was zainteresuje się pewnie minecraftowym światem. I tutaj sprawa wygląda następująco. Przyciski główne dają obszar na motylka bądź też jittera, nie ma żadnego ograniczenia ze strony ścianek bocznych, więc to jest na plus, ale taki drag click ze względu na teksturę czy nawet obecne otwory jest utrudniony. Bez grip tape'a, który kupilibyście we własnym zakresie, nie ma sensu podchodzić, ale i tak z nim wynik niezależnie od ustawień sięgał max 10 cpsów, być może jestem niedoświadczonym minecraftowcem, natomiast wydaje mi się, że jednak w dużej mierze po prostu zależy to tutaj po pierwsze od kształtu, a poza tym od wybranych przełączników. Tak sobie teraz rozmyślam nad podsumowaniem i powiem Wam szczerze, że stosunek ceny do jakości w obu tych urządzeniach jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. 150 zł, niecałe 150 zł za urządzenie bezprzewodowe, no a tutaj stówka. I moim zdaniem Langur rzeczywiście w 100% wpisuje się w zakres rankingu ostatnich myszek do 100 zł, który powinien być o tą propozycję uzupełniony. Mamy tutaj 3327, mamy tutaj Huano Pink Doty, generalnie kompozycja, która po prostu jest obiektywnie dobra, no i do tego niższe LOD. Niższe LOD, które moim zdaniem sprawia, że ta myszka jest ciekawszym wyborem stricte pod gaming w shooterach, aniżeli Howler, co nie zmienia faktu, że na obu da się sensownie pograć, no i są to też urządzenia wygodne. I tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś tutaj dostrzegam inspirację Gladiusem, z czego prywatnie jestem bardzo zadowolony, ponieważ Gladius to jedna z moich ulubionych myszek, natomiast tutejszy kształt został trochę poprawiony, albo bardziej dostosowany pod większą liczbę użytkowników, jest bardziej optymalny ze względu na niższy LPM, PPM, no i samą szerokość na krańcu. Z rzeczy, które tutaj bym poprawił, definitywnie pomyślałbym o dodaniu albo grip tape'a, albo dorzuceniu w tych miejscach jakiejś tekstury, żeby ten grip poprawić, no i przy okazji być może trochę mniejsze oszczędności, albo dorzucenie po prostu jakichś bardziej rozpoznawalnych switches, zarówno mówiąc o tych na boku, jak i o tym pod rolką. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Howlerze i Langurze od Silver Monkey X, jak Wam się te myszki podobają, co ewentualnie byście w nich zmienili, poprawili. No i myślę, że możemy sobie dzisiaj też strzelić jakiś konkursik, bo czemu by nie? A nagrodami niech będą podkładki Sonara Plus jako główna nagroda w wersji czarnej, no i Mousepad M w wersji różowej jako nagroda pocieszenia. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Oczywiście zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, poza tym być subskrybentem kanału, bo konkursy są dla subskrybentów. No a w komentarzu napiszcie, jaki Waszym zdaniem kolejny produkt od Silver Monkey powinien pojawić się na rynku. Najbardziej ciekawe, kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone. Ramy czasowe macie w opisie. Ja natomiast żegnam się z Wami, no i widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Na razie. Cześć.